Dzień dobry i dobry wieczór. Dobry wieczór, ciemno jest, jednak pogoda nam jeszcze nie służy. Jest połowa stycznia, czekamy na wiosnę i trochę słońca. Chociaż w Warszawie dzisiaj było trochę słońca, były bardzo lodowe chodniki. Rozmawiałyśmy tu przed chwilą z Agnieszką, że Warszawa była zaśnieżona. Witam serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Dzisiaj będziemy dyskutować o pracach domowych. Zanim przejdziemy do tego tematu, mam nadzieję, że interesującego i nie może tak, mniej rozpalającego niż dzieje się to w mediach społecznościowych, bo dzisiaj będziemy rozmawiać w gronie ekspertek, nauczycielek, czyli w tym gronie, który jest najbardziej zainteresowany tematem prac domowych. Ja się nazywam Kasia Pijanowska i za chwilę będę mogła przedstawić moje gościnie. Daję jeszcze Państwu czas na złapanie herbaty, może kakao, kocyka, jeśli dla kogoś jest jeszcze zimno, bo pogoda jest naprawdę bardzo zimowa, śnieżna aura. Proszę się witać, pozdrawiać, rozsiadać, można również rozkładać, jeśli ktoś ma ochotę poleżeć. Za chwilę zaczynamy. Pozdrawiamy wszystkie osoby, które są z nami na Facebooku. Wiemy, że tam też oglądają. Mam nadzieję, że jest tam Emilia, która obiecała, że będzie na Facebooku i nas oglądać. Zaraz to sprawdzę. Zaczynamy. Proszę pisać, jeśli to dla Państwa jest nowość, jeśli chodzi o Zoom, w opcji do wszystkich, jeśli chcą, żeby Państwo ta wiadomość pojawiła się dla wszystkich. W opcji paneliści i prowadzący wiadomość jest tylko do nas. Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza serdecznie na webinarium. Naszym partnerem w tym wydarzeniu jest inicjatywa Fundusze Norweskie, dzięki którym to wydarzenie może się odbywać i tutaj jesteśmy. Bardzo dziękujemy. Przypomnę, że Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją w Polsce. Działamy w tym roku, stuknie nam w maju 30 lat. Jesteśmy już naprawdę w średnim wieku, doświadczeni, zaprawieni w boju. O edukacji wiemy dużo i chętnie tą wiedzą się dzielimy, zapraszając najwspanialsze ekspertki również dzisiaj. Co ważne, obecnie prowadzimy rekrutację do programu, zaraz pokażę do jakich. Zapraszamy Państwa na naszą stronę, gdzie jest blog. Jest to nowa strona, bo to jest co.org.pl łamane przez blog. Ja tutaj widzę, że mam na slajdzie jeszcze stary adres, ale po wpisaniu starego adresu również Państwo trafią na bloga. Tam zawsze ciekawe artykuły i materiały do poczytania. Oczywiście zapraszamy na naszą stronę główną, do zapisania się do newslettera i śledzenia nas w mediach społecznościowych. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie wie, to CO ma swój Facebook, można z niego skorzystać. Tak jak powiedziałam wcześniej, trwa rekrutacja do naszych programów. Na semestr wiosenno-letni, nie wszyscy się zgadzają z tym określeniem, że jest to semestr, czy tam półrocze, śródrocze. W każdym razie obecnie prowadzimy rekrutację do 7 naszych programów. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę skorzystać, to zapraszamy na naszą stronę główną, czyli co.org.pl, łamane przez projekty. Tam zawsze pojawiają się te aktualnie, do których rekrutujemy. Może ktoś z Państwa ma ochotę spróbować ze swoimi uczniami w programie Młodzi Głosują, albo otworzyć klub dobrej rozmowy, albo zająć się redukcją stresu. Zapraszamy, są jeszcze miejsca, chociaż zawsze mam wątpliwości, bo jeśli chodzi o program o redukcji stresu, to rozchodzi się jak świeże bułeczki. Bardzo szybko brakuje tam miejsc. Do większości programów nie ma aż takiej ograniczonej, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Styczeń, nowy rok, nowa ja. Ja lubię mówić styczeń, nowy rok, ale stara ja. Stara ja, która lubi przychodzić na webinaria w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jeśli Państwo, tak jak ja, lubią tu przychodzić, ja czasami przychodzę, bo prowadzę, ale często przychodzę, żeby posłuchać ciekawych głosów i doświadczeń nauczycieli i nauczycielek. Mam dla Państwa dwie propozycje, bo styczeń webinariami stoi. Pierwsza propozycja dotyczy konfliktu w klasie, ale konfliktu pokazanego z perspektywy metody wspólnej sprawy. Jest to sposób pracy z uczniami, który pomaga na wczesnym etapie konfliktu i dzięki temu konflikt nie eskaluje. Podczas tego webinarium eksperci będą opowiadać, jak taką metodę wdrożyć, jak z niej korzystać, żeby była pomocna w sytuacjach konfliktowych, które się zdarzają niestety w szkole i klasie. W imieniu Emilki Kędziorek bardzo serdecznie Państwa na to webinarium zapraszam już 22 stycznia. Tak jak powiedziałam, styczeń webinariami stoi. 25 stycznia będziemy rozmawiać w webinarium o tym, jakiej szkołę chcieliby nasi uczniowie i uczennice.
W ramach projektu, który był prowadzony z młodymi uczniami, dużo informacji było zbieranych na temat potrzeb i o tym, jaka szkoła według młodych ludzi powinna być. Na tej podstawie udało się przygotować materiały oraz pewną wizję szkoły według młodych ludzi. Szkoła Demokracji próbowała rozpoznać te potrzeby, zebrać je dla państwa i pokaże je właśnie 25 stycznia. Dlaczego młode osoby wycofują się, nie są zaangażowane w szkole? Jaka wiedza o potrzebach młodych osób pomaga właśnie w ich angażowaniu w życie szkoły? Zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę szczególnie się tym tematem zainteresować, to już 25 stycznia podczas webinarium będzie mógł. To są nasze propozycje styczniowe. Jak zawsze będą zaświadczenia, każdy, kto ma konto i zarejestrował się, jest tutaj z nami w pokoju. W ciągu 24 godzin powinien odnaleźć w zakładce mojej aktywności swoje zaświadczenie. Mam nadzieję, że wszystkim się to uda. Powiedziałam wspaniałe gościnie, które są dzisiaj ze mną. Marzenna Dąbrowska, nauczycielka matematyki w liceum w Płocku. Witam cię, Marzenno, serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Cię, Kasiu. Magdalena Deruś, która uczy biologii w szkole podstawowej i w szkole średniej w Lublinie, w szkole Paderewskiej. Dobry wieczór. Kasia Pelc, która uczy języka angielskiego w liceum w Kielcach. Witam cię, Kasiu. Dobry wieczór. I Agnieszka Wenda. Myślę, że części z Państwa już dobrze znana. Agnieszka bywa na webinariach w Centrum Edukacji Obywatelskiej, nie tylko w odpornej szkole. Agnieszka uczy języka polskiego w szkole podstawowej, ale też jest autorką materiałów, na przykład książki o OK zeszycie. Dobrze, Agnieszka, pamiętam. Dobrze, dziękuję bardzo za takie piękne przedstawienie. Dobry wieczór. Proszę się w takim razie rozsiąść, bo zanim oddam głos moim prelegentkom, opowiem Państwu, co nas dzisiaj czeka. Będziemy rozmawiać o pracach domowych z dwóch perspektyw. Zaraz wyjaśnię, dlaczego tylko z dwóch perspektyw, bo można powiedzieć, a czemu nie z jednej, albo czemu nie z wszystkich trzech. Dzisiaj nasza perspektywa będzie perspektywą nauczycielską, bo są ze mną nauczycielki, i perspektywą uczniowską. Będziemy rozmawiać o tym, czego uczą prace domowe. Jeśli ktoś z Państwa uważa inaczej, to liczymy na te głosy na czacie. Co dają i co odbierają nauczycielom i nauczycielkom prace domowe? Będziemy również dyskutować o rodzajach prac domowych. Okazało się, że jest ich bardzo, bardzo dużo. Moje prelegentki opowiedzą o swoich dobrych praktykach, pokażą przykłady prac domowych, które wzbudziły największe emocje, bądź są ich autorskimi pomysłami, jak angażować uczniów w prace domowe. I ostatnie, pozastanawiamy się wspólnie, co będzie, jeśli. Temat, który obecnie przechodzi przez media, nie tylko media społecznościowe, to co będzie, jeśli będzie ograniczenie w zadawaniu prac domowych. I to jest temat, którym podsumujemy dzisiejsze webinarium, wspólnie się pozastanawiamy. Mam nadzieję, że to dla Państwa też będzie interesujący temat, co będzie, jeśli. Na razie żyjemy w hipotetycznej sytuacji. Tak jak powiedziałam wcześniej, prace domowe z dwóch perspektyw: nauczycielskiej i uczniowskiej. Dlaczego tylko te dwie? Bo tutaj padały na początku głosy, czy gdzie tu są w tej układance rodzice. A my sobie ustaliłyśmy, że chcemy pokazać perspektywę nauczycielską, dlatego że praca domowa odbywa się na linii nauczyciel-uczeń. I to jest w tej relacji, czyli pomiędzy nauczycielem i uczniem, nauczycielką i uczennicą oczywiście też. Każdy nauczyciel, nauczycielka ma zagwarantowaną autonomię w procesie dydaktycznym, który prowadzi. Kasia przypominała nawet, który to jest paragraf. Możesz pisać, Kasiu, na czacie, bo ja nie pamiętam, który to jest. Jeśli ktoś z Państwa pamięta, to zachęcam, żeby się podpierać tym paragrafem, że to jest Państwa autonomia. Uczenie się i prace domowe, tak jak powiedziałam, zachodzą w relacji pomiędzy nauczycielem a uczniem. Czasami, i to też słyszałam już od moich prelegentek, trzeba zawalczyć o tą autonomię. Marzenno, ty mówiłaś o tym, że trzeba rodzicom w szkole średniej przypomnieć, że to jest moja autonomia, moja nauczycielska autonomia, jeśli chodzi właśnie o ilość pracy domowej czy systematyczność jej zbywania. I myślę, że tutaj Państwo się ze mną zgodzą, wszyscy, którzy z nami są, że to w eksperckim towarzystwie, czyli wśród nauczycieli i nauczycielek, powinna ta dyskusja wybrzmiewać, przynajmniej na początku, to znaczy ten głos powinien być słyszany. Dlatego bardzo zachęcam Państwa,
do pisania na czacie, komunikowania się z nami, komentowania tego, co my dzisiaj tu prezentujemy, pisania również o swoich dobrych praktykach, bo to jest to miejsce, gdzie ten głos jest słyszalny. Jestem bardzo zainteresowana, bardzo ciekawa, co Państwo chcą nam dzisiaj powiedzieć. To jest ta perspektywa. Dlaczego nauczycielska i dlaczego uczniowska? Rodziców dzisiaj zostawiamy za drzwiami pokoju na Zoomie i za drzwiami pokoju na Facebooku. Chociaż wiem, że niektóre osoby są w podwójnej roli tutaj, czasami nawet i potrójnej, bo sami się czegoś uczymy. Zacznijmy od pytania, które mam nadzieję, że Państwo również będą chcieli odpowiedzieć na czacie. Pytanie pierwsze brzmi: czego uczą prace domowe? Oczywiście zakładamy, że uczą te prace domowe. To jest takie nasze dzisiejsze założenie. Więc to do Państwa też pytanie. Czego uczą prace domowe? I już będę po bardzo powoli oddawała głos moim ekspertkom. Tak, no i pierwsza kwestia, na którą chciałobyśmy zwrócić uwagę, to jest po prostu zarządzanie czasem. Z jednej strony bardzo oczywista kwestia, z drugiej strony być może też jedna z ważniejszych rzeczy, dlatego że uczeń dostając pracę, dostając swoje zadanie, musi zaplanować, w jakim czasie to zrobi, kiedy to zrobi. To szczególnie dotyczy oczywiście tych prac domowych, które są zadawane na jakiś dłuższy okres. Prace domowe to też umiejętność dokonywania wyborów. Uczeń wychodząc z lekcji wie, powinien określić, co potrafi, czego nie potrafi, więc ta praca domowa dla niego to jest też umiejętność przećwiczenia tych umiejętności, które uważa, że są potrzebne, a jednocześnie te, które, no, w których odczuwa taką po prostu potrzebę. Myślę, że jedną z takich w sumie najważniejszych kompetencji, którą prace domowe też kształcą, to jest kwestia pewnej systematyczności. No dlatego, że jednak jakby te prace jednak zadajemy, prawda? Te prace domowe zadajemy. Ja zadaję na pewno tutaj zresztą koleżanki również, że Państwo również tą pracę domową oczywiście zadają. Także systematyczność jak najbardziej również. Prace uczą samodzielności, uczniowie muszą sami zaplanować czas, kiedy będą to robić. Dobrze by było, gdyby mieli takie poczucie, że praca domowa jest ich i tylko ich powinna angażować. Ja widzę, że te głosy pojawiają się również na czacie. Bardzo Państwu dziękuję. Może ktoś jeszcze ma ochotę dorzucić, czego uczą prace domowe? Tak, to też indywidualne podejście do rozwiązywania problemów, ponieważ to tak naprawdę za każdym razem uczeń podejmuje decyzję, jaki sposób będzie to zadanie rozwiązywał. Często, w szczególności wtedy, kiedy mamy takie zadania kreatywne, które wymagają od nich po prostu pomyślenia, podejścia nieszablonowego, wtedy ten indywidualizm jest tutaj bardzo mocno rozwijany. Pani Jadwiga tutaj napisała również o odpowiedzialności, może nie tyle o odpowiedzialności, ale co o rozwoju, utrwalaniu wiedzy i ta odpowiedzialność za własny rozwój jest również niezwykle istotna. Właśnie odpowiedzialność przed chwilą chyba padła, prawda? Z tego, co tutaj rozumiem. No ale rzeczywiście odpowiedzialność, myślę, że to też jest ładnie połączone z tą samodzielnością, prawda? Bo jednak dążymy do tego i chcemy tego, żeby nasi uczniowie jednak te prace domowe odrabiali samodzielnie. Pytanie, czy tak jest, kiedy tak jest i tak dalej. To zostawiam na dalszą część rozmowy. I pojawił się głos, że prace domowe uczą wykorzystywania sztucznej inteligencji. Dziś o sztucznej inteligencji bezpośrednio nie będzie. Pani Małgorzato, dziękuję za ten głos. Pytanie, czy to dobre wykorzystywanie, czy to mniej dobre? Ja chciałam od razu powiedzieć, że obecnie już są narzędzia sztucznej inteligencji, które pokazują, ile w materiale, który mamy, jest użycia sztucznej inteligencji, więc na każdy problem znajduje się odpowiedź. Ja niestety nie przywołam teraz nazwy tej aplikacji, która mówi na przykład, że w 80% wypluła to, przepraszam za określenie, sztuczna inteligencja, więc jak najbardziej już jest odpowiedź na, również na tą kwestię. Tam jeszcze była wcześniej świadomość, jeśli chodzi o sprawdzenie własnej wiedzy, czyli co ja wiem, a co ja nie wiem, bo to jest praca samodzielna, które nam się łączy z samoświadomością i to
Ostatnie, które było jeszcze do Agnieszki przypisane, ale Agnieszko, ja już sobie pozwolę to zagarnąć, dlatego że się pojawiło kilkukrotnie na czacie. Wiedza przedmiotowa. To przecież praca domowa jest powiązana z przedmiotem, które uczymy w szkole i często to jest po prostu nadrzędna cecha, że praca domowa odnosi się do przedmiotu, którego uczymy, nawet jeśli jest to projekt albo kreatywne zadanie, o którym mówiłaś, Agnieszko. Dziękuję za te głosy. Państwo tutaj cały czas piszą różne informacje, różne przekonania, czego uczą prace domowe. To wbrew pozorom wcale nie jest takie oczywiste. Różne badania na temat prac domowych pojawiały się w ostatnich latach. One nie są jakieś bardzo świeże, ale te opracowania się pojawiają. I to są opracowania, to są badania Hattiego dotyczące widoczności uczenia się. To jest mit pracy domowej Alfiego Kona, wyniki PISA czy raport IB. I wyniki są niejednoznaczne. To znaczy, jest tam dużo o tym, że to zależy. Jaka ta praca domowa, liczby zależy też od poziomu edukacyjnego, czyli inaczej praca domowa wpływa na uczniów szkoły podstawowej, a inaczej ponad podstawowej. Tam były też badania, które mówiły o gimnazjalistach. Obecnie już niestety my nie możemy tego sprawdzać, bo gimnazjaliści do polskich szkół już nie chodzą. To, co w związku z tymi niejednoznacznymi wynikami, we wszystkich tych badaniach pojawiają się cechy pracy domowej, które sprawiają, że praca domowa będzie dobrym doświadczeniem edukacyjnym dla uczniów i uczennic. I takie cechy są właśnie na slajdzie, że praca domowa jest kontynuacją lekcji, to znaczy nawiązuje do niej, a nie jest jej bezpośrednim przedłużeniem, coś nam się nie zmieściło na lekcji, ma jasno określony cel. Osoby, które pracują z ocenieniem kształtującym kryteriami sukcesu, to myślę, że cel mają mocno na sztandarach i tym pracują, więc warto o tym pamiętać, że praca domowa ma określony cel. Moje ulubione. Praca domowa nie jest ani za łatwa, ani za trudna. Za łatwa to nudna, a za trudna to potrzebujemy zewnętrznego autorytetu mamy albo taty i wtedy wchodzi nam trzecia perspektywa, czyli rodzicielska, jeśli chodzi o prace domowe. Prace domowe, które mają cechy pożądanej trudności, według Roberta Bierka, nie za łatwe, nie za trudne. O tym też już mówiła Magda przed chwilą, że praca domowa wykonana samodzielnie, czyli praca domowa zachęca ucznia do wykonania jej samodzielnie, bo zna jej cel, nie jest ani za łatwa, ani za trudna. I ostatni klocek to praca domowa jest omawiana z uczniem. Do tego jeszcze wrócimy, bo to omówienie może wyglądać na wiele sposobów i to będzie jeden z elementów, który uznamy coś, co jest też obciążające w pracy nauczyciela, jeśli chodzi o prace domowe. To mamy te wytyczne. Jeśli ktoś z Państwa będzie się chciał zapoznać z tymi opracowaniami i materiałami, ja wszystko wyślę w mailu jako linki do poczytania, jeśli ktoś ma ochotę zgłębić te badania i dowiedzieć się, dlaczego to jest tak niejednoznaczne, jeśli chodzi o prace domowe. Może te badania w przyszłości będą toczyć się na szerszą skalę. I to, co przyświeca większości tych stwierdzeń, oprócz tych cech pracy domowej, że mówimy o jakości, a nie ilości. I mam nadzieję, że Państwo się z tym zgodzą i myślą o tym, że jakość, a nie ilość. Moje drogie, w takim razie bardzo trudne pytanie, może nie takie trudne, to drugie będzie trudniejsze, ale pierwsze jest trudne. Co prace domowe Wam dają? Co prace domowe dają nauczycielom i nauczycielkom? Jak to z wami jest? Jak wy czujecie? Co wam dają prace domowe? Może zacznę od tego, że ponieważ pojawiło się takie pytanie na czacie, czy uczniowie też tak myślą, czego uczą ich prace, w kontekście czego uczą ich prace domowe, to chciałabym się z Państwem podzielić takim moim własnym odkryciem, że dla mnie praca domowa i mówienie, w ogóle rozmowa o pracy domowej powinna się zaczynać od poziomu wychowawczego. I tak naprawdę nieistotny dla mnie jest tutaj nawet poziom, ponieważ miałam takie doświadczenie wcześniej pracy w szkole podstawowej i w gimnazjum, do których badań też się, Kasiu, odwołujesz. Natomiast dlaczego myślę, że na poziomie wychowawczym? Dlatego, że jeżeli chcemy, żeby uczniowie brali odpowiedzialność za swój proces, za swój proces nauki, to my możemy jako nauczyciele sprzyjać albo przeszkadzać.
sprzyjać, jeżeli w moim odczuciu, jeżeli stworzymy im taką przestrzeń dokonywania wyborów, żeby oni świadomie dokonywali wyborów w kontekście umiejętności, to co wcześniej już też wspomniałam, w kontekście umiejętności, które uważają, że powinni jeszcze na przykład doskonalić. Więc dla mnie na przykład taka praca domowa jest też informacją zwrotną o tym, jakich wyborów dokonywali moi uczniowie, czyli które umiejętności możliwe, że były dla nich trudniejsze do opanowania, lub też warto by było jeszcze na nie zwrócić uwagę na kolejnych zajęciach. To jest też w zależności w kontekście od tego rodzaju pracy domowej. To może być informacja o ich zainteresowaniach, jeżeli mówię na przykład, że przygotowali materiały odnośnie zastosowania matematyki, ale też efektywności form i metod pracy, które ja zastosowałam na lekcji. Dziękuję. Ja dodam od siebie, że ja jako nauczycielka czuję, że jak zadaję pracę domową, to ja potem widzę, w jaki sposób uczeń do niej podszedł i jak ewentualnie się uczył, kiedy ją wykonywał. I tak na dobrą sprawę, tylko praca domowa może mi dać możliwość wglądu do tego, w jaki sposób dziecko podchodzi do zadań, kiedy jest w domu, jak uczy się później do sprawdzianu, do kartkówki. I jak zaczynałam swoją pracę jako nauczyciel, to myślałam sobie, że nie będę zadawać, a dzisiaj zadaję, bo właśnie potrzebuję tego, widzieć, jak uczniowie się uczą. Ja wiem, Magda, że ty masz też, jesteś w dwóch szkołach, jesteś w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Czy widzisz różnicę, co ci dają prace domowe z młodszymi dziećmi, czyli od 5. klasy w górę i ze starszymi w szkole średniej? W szkole podstawowej bardziej się przychylam do tego, co powiedziała przed chwilą Marzenna. Czyli ja mogę zobaczyć, co interesuje uczniów, mogę taką pracę domową zadać, żeby musieli zaplanować swój czas, żeby musieli być samodzielni. Za to w liceum bardziej potrzebuję tego, o czym piszą tutaj Państwo na czacie, utrwalenia wiadomości, bo przygotowuję do matury i potrzebuję, żeby pracowali. I szczerze dzisiaj żałuję, że nie zadawałam więcej we wcześniejszych latach. Bo bez pracy regularnej w domu licealiści nie przygotują się do matury. Dziękuję Ci bardzo. No, ja bym chciała powiedzieć o takim bardzo ważnym aspekcie dla mnie, jako dla gorącego zwolennika pracy z ocenianiem kształtującym i wykorzystującym filozofię oceniania kształtującego na co dzień. Dla mnie praca domowa to jest taki moment, kiedy ja mogę rzeczywiście od dziecka dostać informację zwrotną, co on umie, a czego on nie umie. I myślę, że to jest taki moment właściwie nie do przecenienia. To znaczy, jeśli dziecko pracuje w domu i ma taką bezpieczną, spokojną, przyjazną atmosferę, to rzeczywiście jest w stanie się skupić i zrobić wszystko tak, jak umie najlepiej. I w sumie powiem też coś, co jest być może trochę kontrowersyjne, ale uważam, że też praca domowa, coś, czego kiedyś bardzo nie chciałam, natomiast w tej chwili o tym to troszeczkę rozwinę w dalszej części. Ale myślę, że to też jest moment, kiedy dzieci mogą najzwyczajniej w świecie skorzystać z pomocy rodzica, po to, żeby przy jakiejś kompetencji, jakiejś umiejętności się pochylić. I no, umówmy się, że w klasie bardzo często nie mamy czasu na to, żeby każdemu dziecku dać taką ilość czasu, jaką byśmy chcieli. Natomiast rodzic, rzeczywiście, jeśli pracujemy z kryteriami, pracujemy z całą świadomością budowania tego, nad jaką umiejętnością pracujemy, to rzeczywiście wykorzystajmy potencjał tego rodzica, który może dziecku pomóc. Oczywiście pod pewnymi warunkami, o tych warunkach będę mówiła później, natomiast myślę, że naprawdę warto jest taką informację zwrotną od dziecka dzięki pracy domowej dostać. To ja dodam od siebie, że oczywiście jak najbardziej podpisuję się pod tym wszystkim, co powiedziałyście już do tej pory na temat informacji zwrotnej. To też jest dla mnie osobiście jeden z kluczowych takich elementów właśnie zbierania tej informacji zwrotnej, zarówno na temat procesu uczenia się moich uczniów, jak również na temat metod, które stosuję na lekcji. Ja powiem jeszcze taką rzecz w nawiązaniu do tego, co powiedziała Magda, a mianowicie do tego, że praca domowa w liceum jest postrzegana jako taka z reguły jako forma utrwalenia wiadomości.
Ja bym się oczywiście z tym zgodziła, natomiast ja uczę języka, więc gdzieś to staram się jednak bilansować. Poza tym uważam, że jeżeli uczymy języka w ciekawy, kreatywny, często właśnie sposób, to gdzieś tam z tą maturą też się jednak w pewnym momencie bardzo ładnie skleja. Także gdzieś tam zawsze celuję w jakąś równowagę między tym wszystkim. Ja jeszcze powiem, że dla mnie praca domowa przeważnie to jednak jest takie celebrowanie też takiej radości, właśnie z tej satysfakcji. Dzieci moje, uczniowie są, dlatego że oni mnie jednak z reguły bardzo pozytywnie zawsze zaskakują i też pracę domową traktuję jako taki sposób na przedłużenie tego procesu edukacyjnego, szczególnie w kontekście wzmacniania śladu pamięciowego, bo jednak im częściej w małych właśnie takich porcjach, tym lepiej. Dziękuję. Państwo tutaj słyszą perspektywy różnych przedmiotów. To też taki był cel, żeby nasze ekspertki były uczące bardzo różnych przedmiotów i z różnych poziomów edukacyjnych. Tutaj ten kontekst, egzamin, jego brak, czy to jest taki przedmiot, czy jest większy nacisk w szkole na przykład na matematykę, a trochę mniejszy na biologię. Różnie to w szkołach jest. I też dziękuję Ci, Agnieszko, podbijam ten głos, który padł o tym pomocy. Pani Agnieszka również zwraca uwagę, że jest też taka sytuacja, że nie każdy rodzic pomaga. To jest ten zarzut, że jeśli dajemy pracę domową, która wymaga z założenia, no to może być z tym różnie, bo nie każdy rodzic może. Myślę, że to też jest bardzo do wyważenia, czy i to jest to do decyzji, czy zadajemy taką pracę domową, czy to po prostu ta pomoc będzie potrzebna tylko niektórym uczniom, a nie wszystkim. Prawda, Agnieszko? Bo widzę, że też kiwasz głową. Kiwam głową i chciałabym dopowiedzieć, że to są bardzo często prace domowe, które z założenia wydaje nam się, że dziecko powinno zrobić samo. Tylko, że też potencjał uczniów jest bardzo różny i czasami może tak być, że właśnie to dziecko, które ma niższy potencjał, a rodzic mu pomoże w odpowiednim momencie, to okaże się, że ono potem poradzi sobie z kolejnymi zadaniami. Natomiast jak gdzieś nastąpi to przerwanie tego procesu i ono wyłączy się, kompletnie nie mając, nie zdobywając tej umiejętności, no to my możemy potem już jakby tego nie odzyskać, tak? Więc ja myślę, że to są często prace domowe, które wydawałoby się, że dzieci mogą zrobić same, tymczasem potrzebują wsparcia rodzica, więc myślę, że to też warto i o takich sytuacjach pomyśleć. Ja mam dwa pytania. Jedno pytanie jest pytaniem z Facebooka, które wkleiła Ola, i ja czuję, że to jest gotowość na to odpowiedzenie, ale mam też pytanie o taką sytuację z tymi rodzicami. Ja bym chciała ich ciągle zostawiać za drzwiami naszego pokoju zoomowego, ale czy rzeczywiście wy jako nauczycielki prowadzicie jakąś taką wychowawczą pracę również z rodzicami? Mówiłaś o tym, Marzenno, że uczniom tłumacz, jakby pracujesz wychowawczo, żeby wyjaśnić samodzielność w wykonywaniu pracy domowej. Czy taką pracę, wiem, że to, wrzucam wam to pytanie, ale ono mnie w tym momencie zatrzymało. Chciałabym, żebyśmy krótko o tym porozmawiały. Czy wy macie doświadczenia takiej edukowania rodziców o celowości samodzielnego wykonywania pracy domowej? To znaczy, ja opowiem troszkę może od drugiej strony, ponieważ ja mam klasę też wychowawczą, a pracę domową też postrzegam jako pewien element w ogóle mojego warsztatu pracy, tak? Więc ja jak najbardziej z moimi rodzicami dużo na ten temat rozmawiam właśnie. Jakie ja metody stosuję, dlaczego takie, a nie inne, też żeby wiedzieli, co czemu służy. Także ten element tej samodzielności prac domowych też oczywiście się pojawia w tych rozmowach, tak? Ja może powiem. Tak, Marzenna, mów. dziękuję. Może powiem tutaj z perspektywy uczniów, bo rozmawiałam też tutaj, przygotowując się do tego webinarium, rozmawiałam też z uczniami, jak oni odbierają, zresztą niejednokrotnie, jak oni odbierają prace domowe. I to, co oni podkreślili, że gdyby na przykład ja miała inne podejście, to często ta praca domowa to by było nie tylko, powiedzmy, tutaj czat. Ale też i różne inne są sposoby pozyskiwania prawidłowych odpowiedzi w internecie, więc stwierdzili, że bardziej by to ich uczyło poszukiwania różnych źródeł niż może samej strategii rozwiązywania zadań. Dlatego my na przykład przyjęliśmy sobie, że pracę domową, owszem, jeżeli są pytania, to rozmawiamy o tej pracy domowej, jeżeli jest taka potrzeba, ale praca domowa służy temu, żeby uczniowie powtórzyli, utrwalili, przekonali się, co potrafią,
Natomiast jeżeli chodzi o samo sprawdzanie, to my na przykład nie sprawdzamy tej pracy domowej w taki typowy sposób, że ja przechodzę, powiedzmy, sprawdzam, czy ona jest w zeszycie. Nie wystawiam też stopni za pracę domową, ponieważ odnoszę się w ocenianiu do wymagań, a te wymagania, tak jak tutaj ktoś napisał na czacie, są obserwowalne w trakcie procesu podczas lekcji. Magdo, ty coś mówiłaś? Bardzo cię proszę. Tak mówiłam, bo Kasiu, zadałaś takie pytanie, czy mamy taką pracę wychowawczą z rodzicami? I w naszej szkole jest tak, że w zasadzie na pierwszym zebraniu w klasie piątej z rodzicami rozmawiamy o tym, jak wspierać samodzielność uczniów. Informujemy, jakby rozmawiamy z rodzicami, przygotowaliśmy dla nich taki warsztat i co roku go prowadzimy. Po to właśnie, żeby rodzice byli takim wsparciem dla ucznia, kiedy na przykład odrabia pracę domową, a nie odrabiali pracy za niego. Zresztą problemem u nas jest to, że rodzice bardzo naciskają na uczniów, żeby robili więcej i więcej i więcej, a my staramy się przekazać, że to jest ucznia, to jest jego praca i to on o niej decyduje. To jest pierwsza rzecz, i jeszcze o drugiej powiem, że taką drugą pracę wychowawczą z rodzicami o tym informowaniu o pracy domowej, to jest to, że my w szkole stawiamy na jakość pracy domowej, czyli nie ma jej dużo, ale jeżeli już to są takie rozciągnięte w czasie większe projekty, niż takiego zadawania z lekcji na lekcję kolejnych, na przykład, nie wiem, kilkunastu, kilku zadań, tak żeby uczniowie nie byli potem przeciążeni popołudniami. Te głosy dotyczące przeciążenia to też się tutaj pojawiało. Ja bardzo dziękuję za Państwa komentarze i liczę na więcej, tak powiem. Agnieszko, jeśli Ty masz ochotę, bądź Kasiu, jeszcze się odezwać, to jeśli nie, to ja bym zapytała o tym o to obserwowanie procesu, bo ja wiem, że za tym może się kryć bardzo wiele różnych sytuacji, choćby jedna godzina w tygodniu na przykład. To ja powiem z takiej perspektywy nauczyciela, który ma więcej niż jedną godzinę w tygodniu i troszkę też odnosząc się do tego pytania, które się pojawiło na czacie, właśnie czy uczniowie też tak myślą, że prace domowe uczą odpowiedzialności i tak dalej, i tak dalej. No to oczywiście, że to nie wszyscy uczniowie tak myślą i zapewne mało który uczeń jest świadomy, ale to przede wszystkim jest nasza rola, żeby im to pokazać. Natomiast ja bym powiedziała tak. Ja bardzo często nie zadaję prac domowych. Właściwie rzadko zadaję prace domowe. Najczęściej są to prace domowe, które są raczej takimi wyzwaniami, takimi działaniami, powiedzmy, kreatywnymi albo długoterminowymi. I muszę powiedzieć, że pojawiają się takie momenty, i bardzo bym chciała o tym teraz powiedzieć, że są takie chwile, kiedy to uczniowie sami proszą o prace domowe i absolutnie tak się zdarzyło już kilka razy w moim tutaj doświadczeniu, jeśli nie kilkanaście, kilkadziesiąt, ale to szczególnie chciałabym powiedzieć o tych ostatnich doświadczeniach. Wtedy, kiedy uczniowie mają pewność, że ćwiczą jakąś umiejętność, to oczywiście może tak być, że ja to obserwuję na lekcji, tylko że wtedy, kiedy dzieci piszą dłuższą pracę, na przykład właśnie rozprawkę, uczą się, to bardzo często pracując pod presją czasu, bądź pracując jednak w takiej sytuacji, kiedy są w klasie, tak, czyli to nie są dla nich zawsze takie korzystne warunki, to oni po prostu potrzebują tego, żeby pracować w domu, pracować w ciszy, pracować w skupieniu, nawet niekoniecznie z tym, żeby tutaj mieć wsparcie kogoś innego, ale żeby mieć tę ciszę, ten spokój, możliwość wypracowania czegoś samodzielnie. Dlatego ja myślę, że oczywiście, że jesteśmy w stanie obserwować różne rzeczy na lekcji, ale jest też wiele takich rzeczy, które po prostu wymaga czasu. I chociażbyśmy mieli nawet blok w postaci 90 minut, co też wiem, że nie w każdej szkole jest w ogóle możliwe, nawet jeśli chodzi o język polski, to i tak nie daje im to takiej przestrzeni czasu, żeby mogli po prostu coś sobie poćwiczyć. Także można zaobserwować wiele, ale jednak naprawdę nie wszystko i zawsze jest potrzebna ta rozwaga, czy to jest rzeczywiście potrzebne, czy nie, żeby im dać trochę czasu. Na pewno błędem jest, to jest moje poczucie, wtedy, kiedy my dajemy dzieciom mało czasu na wykonanie tego zadania, no bo mówiliśmy o jednej z funkcji, jakim jest właśnie to zarządzanie czasem. Oni muszą mieć moment, kiedy czują się w tym bezpiecznie i dobrze i zaplanowali sobie, że sobie właśnie poćwiczą. Także nie wszystko jesteśmy w stanie zaobserwować na lekcji.
Ja się zgadzam, ja tylko jeszcze dodam jedno zdanie odnośnie tych przedmiotów, o których ty, Kasiu, powiedziałaś, że są raz w tygodniu, nie? To ja bym powiedziała, że chyba tym bardziej warto zadawać, żeby zwiększyć, prawda, tą szansę jednak na jakąś tam obserwację. Także. To jest o widoczności procesu uczenia się, widoczności dla nauczyciela, ale widoczności również dla ucznia i uczennicy. Myślę, że to jest tutaj istotne, ale jak najbardziej jako mama dzieci szkolnych wiem, że dodatkowe zajęcia i prace domowe czasami się po prostu wykluczają. To też jest dla mnie takie doświadczenie o planowaniu. To znaczy, jeśli moja córka wie, że ma coś, co zajmie jej więcej czasu do zrobienia, a jednocześnie to łączy się z zadaniami dodatkowymi, to trzeba też zaplanować to. To też jest planowanie swoich zadań w czasie. Więc to jest też również o tym. Pojawia się kolejne pytanie, które ja w tym momencie na razie jeszcze pozwolę sobie go nie przeczytać i zadać Wam kolejne, a na to pytanie za chwilkę spojrzę jednym swoim okiem. Widzę, że jest bardzo długie to pytanie, bo mówiliśmy, co dają prace domowe. To ja teraz dodam to trudniejsze pytanie. Może mogę powiedzieć nawet mniej popularne pytanie, czyli co odbierają nauczycielom prace domowe? Wiem, że to, jak rozmawiałyśmy o tym, to było to trudniejsze pytanie. Co odbierają? Może to będzie woda na młyn dla tych, którzy piszą, że oni nie zadają, że tak jest dla nich wygodniej i lepiej. No tak, ja właśnie dlatego rzadko zadaję, ponieważ mam świadomość tego, że jak zadam, to naprawdę, żeby ja mam to poczucie i takie jest moje doświadczenie, że jak zadam, to muszę to potem po prostu sprawdzić. W związku z tym jest to czasochłonne dla mnie, jako dla osoby, która daje dzieciakom takie wyzwanie. Mam też takie poczucie, że włożyli w to trud, no bo mówiłam o tym wcześniej, że są to raczej prace kreatywne, raczej prace długoterminowe. W związku z tym wymaga to czasu, żeby to potem sprawdzić. I nawet jeżeli są to prace takie, które są pracami ustnymi, ale przecież praca ustna to też praca, na którą dziecko poświęca czas i nie da się niejednokrotnie sprawdzić na przykład wszystkich prac, tak? No bo to by wymagało tego, żeby każdy opowiedział. To wtedy to jest też takie troszkę poczucie tego, że ktoś się przygotował, ktoś się nie przygotował. I ja też mam takie poczucie, że jednak nie sprawdziłam tego wszystkiego. Więc daje to czasami mi też takie poczucie trochę dyskomfortu, że nie jestem w stanie zmonitorować tego, jak ta praca w ogóle po prostu przebiegła w domu, tak? Natomiast jeśli jest to praca pisemna, no to oczywiście jest to dla mnie wyzwanie w postaci tego, że trzeba będzie napisać informacje zwrotne, a jest to po prostu czasochłonne. Czas. Ja słyszę, że to jest o czasie i to też jest o nauczycielskim zarządzaniu sobą w czasie. Dziękuję Ci, Agnieszko. Co jeszcze Waszym zdaniem odbierają prace domowe nauczycielom? Wam odbierają? Ja się na chwilę odniosę jeszcze do tego, co powiedziała Agnieszka. U mnie to jest chyba troszkę tak, że zależy to od rodzaju pracy faktycznie domowej, jaką ja zabieram, jeśli chodzi o kwestię taką, czy ja chcę i muszę sprawdzić wszystkim uczniom, nie? Jeżeli oni coś piszą przykładowo i faktycznie właśnie to jest kwestia tego wysiłku i czy, na ile to zadanie jest też kreatywne. Jeżeli jest ten element takiej samodzielnej pracy bardzo kreatywnej, to oczywiście sprawdzam wszystkim. Natomiast przykładowo, jeżeli robimy, tak jak teraz z moją klasą, dużo takich typowych zadań jednak egzaminacyjnych, takich powtórkowych i przykładowo zadaję jakąś tam jakieś zadania leksykalno-gramatyczne, no to wtedy sprawdzamy jakby razem, nie? To troszkę zależy od rodzaju po prostu, tutaj powiedziałabym, ćwiczenia. No i myślę, że jeszcze warto wspomnieć o takiej sytuacji, że jeżeli ta praca domowa faktycznie nie jest samodzielnie wykonywana z różnych względów, i my jako nauczyciele jakby jakoś to odkryjemy, no to gdzieś to jednak też rzutuje na właśnie na te nasze wspólne relacje, na jakieś zaufanie. Także to też coś jest, co ta praca domowa taka niesamodzielna, nieszczera może nam zabrać. Pokazujemy, że mamy narzędzia do śledzenia, ile w tym jest sztucznej inteligencji. Myślę, że to może być zaskakujące. Jeśli ktoś z Państwa ma już takie doświadczenia, to proszę się podzielić. Jeśli któraś z Was jeszcze ma swoje odczucia, co zabierają prace domowe, to zapraszam serdecznie. No właśnie tak odnośnie tego o sztucznej inteligencji, o tym, jak uczniowie wykonują pracę domową, to on tak naprawdę praca domowa odbiera nam poczucie kontroli nad tym, co robią uczniowie, bo my wracając im do domu tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób oni to wykonają. My dopiero zobaczymy efekt. Ja wcześniej mówiłam o tym, że dzięki temu widzimy, jak uczeń się uczył, ale w zasadzie nie wiemy, jak do tego doszedł, bo to się chyba wyklucza w ogóle, co mówię. I
Dlatego ja często takich wiedzowych, typowych prac nie zadaję, raczej są to prace umiejętnościowe, bo wtedy bardziej widzę proces. Właśnie, to jest bardzo słuszna uwaga, Magda, co ty powiedziałaś. Przepraszam, że tak samozwańczo się wtrącam, ale to jest zdecydowanie, wydaje mi się, że właśnie to jest to pytanie o tą jakość i ten rodzaj tej pracy domowej, tak? Bo przykładowo, jeżeli na przykład moi uczniowie mogą sobie wybrać jakieś zadanie ustne i mogą mi nagrać wypowiedź, no to żadna sztuczna inteligencja za nich tego nie zrobi, tak? Natomiast jeżeli przykładowo dałabym im faktycznie do Ja już chciałam powiedzieć, że jest próbka głosu, próbka wideo i już się nagrywa. Tak, ja mam to doświadczenie, że na mnie zrobiono taką próbę, czyli pobrano próbkę mojego głosu i sztuczna inteligencja dorobiła to jeszcze raz, więc tutaj Kasiu, martwię cię, ale myślę, że to jeszcze rzeczywiście jest najtrudniej. Tak. Oszukać, nie wiem, czy chciałabym używać tego słowa, bo to jest tak naprawdę, chyba to jest, co powiedziałaś na początku, że to jest o tej w ogóle, to co Marzenna powiedziała na początku, że to jest o tym, jak my rozmawiamy z uczniami, czym jest praca domowa, tak? Jaki ona ma cel i to też w tym naszych założeniach, że praca domowa ma cel, a nie jest tylko, no to sobie poćwicz. Dokładnie, jeszcze tylko Wiem. powiem, jeszcze przepraszam, tylko słówko na temat właśnie w takiej sytuacji, jak oni mi nagrywają te wypowiedzi, to też jest dla mnie fajne, taki luz mi daje w tym zakresie właśnie natychmiastowego sprawdzenia wszystkich tych wypowiedzi, bo ja sobie mogę to prawda odsłuchać wtedy, kiedy mam czas. Mało tego, ja im nagrywam informację zwrotną, nie muszę tego pisać i to jest fantastyczne dla mnie. A Dziękuję. dla mnie, wiecie, to poczucie, ta kontrola kojarzy się z. No właśnie, jest trochę przeciwstawna tej odpowiedzialności uczniów. Jeżeli uczeń ma być odpowiedzialny, to znaczy, że ja mam go kontrolować tej odpowiedzialności. To mi się trochę kłóci. Agnieszko, ty Tak, dwa razy. Tak. ja chciałam wzmocnić ten głos, że tak naprawdę to jest chyba najważniejszą kwestią, jest to, żeby nauczyciel sam wiedział, po co zadaje tę pracę domową. Po co, tak? Jaki jest cel? No bo rzeczywiście, jeśli to ma być praca domowa tylko i wyłącznie po to, żeby to wykonać, a jeszcze ryzykownie chcemy wszystkie te prace domowe sprawdzić i sprawdzić je na ocenę na stopień wyrażony cyfrą, no to możemy mieć poczucie frustracji, że to jest samodzielne, że to jest z rodzicami, że to jest dzielmy ocenę. Ja miałam takiego nauczyciela, który w ogóle dzielił wszystkie oceny z pracy domowej na dwa, tak? No, różne próby nauczyciele podejmują, żeby to jakoś tam wtedy wyważyć. Oczywiście są to lepsze i gorsze próby. Natomiast pytanie, do czego mi to ma w ogóle służyć? Bo jeżeli ja rzeczywiście mam taką świadomość, że uczeń ma coś sobie powtórzyć, wzmocnić to, o czym tutaj dziewczyny wszystko, co mówiłyśmy już wcześniej, wzmocnić, powtórzyć, wykorzystać to, co było na lekcji, no to rzeczywiście wtedy, bez względu na to, czy mam strategię sprawdzania, czy niesprawdzania, to najważniejsze jest to, co zostaje w ucznia głowie. I ja też w ramach powtórek do egzaminu z uczniami klasy 8 proszę ich o wypełnianie takiego materiału, gdzie są odpowiedzi. I oni mogą sobie oczywiście spisywać, i niektórzy próbują coś takiego robić na pierwszych zajęciach, pierwszych, drugich, trzecich, ale za chwilę się okazuje, że w ogóle to nie ma sensu. I bardzo szybko zaczynają rozumieć, że robią to dla siebie, nie dla mnie. A warunkiem jest to, żeby po prostu nie robić tego na tak zwane zal, czy na tak zwane wystawianie stopnia. No bo nie mają tego robić dla stopnia, mają to robić dla siebie i wtedy wszystko staje się jasne. Dziękuję, Agnieszko. Podbijam ten głos bardzo o celowości pracy domowej i też zgadzam się z Tobą, Marzenno, że młody człowiek, jak ten trochę starszy człowiek, budujemy w nim zaufanie, odpowiedzialność. Zresztą to, co mówiłyśmy na początku, jesteśmy cały czas zgodne z tym, że jeśli praca domowa ma być ucząca, to ma określone cechy. I dzięki temu te funkcje są pełnione, uczeń samodzielnie do niej podchodzi. Rozpoczęłyście już wątek, ten duży kolejny, czyli podały już przykłady rodzajów prac domowych. Padała dźwiękowa praca domowa do wyboru, praca domowa ustna. Chciałabym, żebyście podzieliły się pomysłami na rodzaje prac domowych. To też jest pytanie do Państwa. Ja od razu też odpowiem, że oczywiście webinarium jak zawsze jest nagrywane, będzie dostępne w naszej bibliotece. Kto jeszcze tam nie był, to zapraszamy. Biblioteka co.org.pl.
Można znaleźć nagranie również pozostałych webinariów. Zachęcamy, żeby tam bywać i odwiedzać nas. Rodzaje prac domowych. Ja tą listę zaprezentuję. Proszę teraz przytrzymać się fotela, bo tych pomysłów jest bardzo dużo. I jak dyskutowałyśmy, to nie są to zdecydowanie wszystkie pomysły na rodzaje prac domowych. Te głosowe bardzo do mnie przemówiły w tym momencie. Ja też chyba takie głosówki mogłabym robić. Jak ja chodziłam do liceum, nie było głosowych prac domowych, były tylko ustne ewentualnie. Chciałabym, żebyście krótko opowiedziały o tych rodzajach prac domowych, bo same nazwy mogą być niewiele mówiące, żeby przybliżyć, a Państwa zachęcam do próby odnalezienia się w tych rodzajach i napisania, może u Państwa jest jeszcze jakiś inny rodzaj pracy domowej, na który my nie wpadłyśmy. Agnieszko, ustna jest na górze, więc ja wyciągnę Ciebie, jeśli mogę. Tak pomyślałam właśnie, że może zacznijmy od tej ustnej, bo z jednej strony ona się może wydawać, no jak ten nauczyciel sprawdzić, czy tą ustną zrobiłem, tak, bo mogę coś próbować kleić, ale rzeczywiście, jeżeli dziecko ma świadomość tego, jaka to jest praca i do czego ona będzie służyła, no to ma po prostu większy komfort, żeby ją przygotować. Ja na przykład z ostatnich doświadczeń mam taką pracę, która z uczniami robiłam taką pracę, której prosiłam ich o to, żeby wymyślili dalszą część, dalsze losy bohaterów lektury. To jak najbardziej wspaniale wyszło, ponieważ okazało się, że dzieci powymyślały niesamowite historie i tutaj właśnie też nie miałam okazji wszystkich wysłuchać. Ale na przykład ustną pracą, niekoniecznie pisemną, może być taka praca, w której proszę ich o to w ramach powtórzenia do sprawdzianu, czy do jakiejś tam dłuższej pracy, żeby opracowali sobie na co bezu, czyli na co mają zwracać uwagę przy tym sprawdzianie. I w momencie, kiedy oni już sobie właśnie tak wszystko przejrzą i zobaczą, co tu było ważne, to zupełnie inaczej potem też mają, budują świadomość tego, z czego się powinni przygotowywać. Myślę też o takich pracach, które są pracami krótkimi, szybkimi, troszkę adwocem do tego, że nie wszystkie muszą być takie właśnie długoterminowe, ale mogą sobie poszukać czegoś, na przykład w swoim otoczeniu. Wielką trudnością dla dzieci jest znajdowanie synonimów do słów, które bardzo często się pojawiają, takie same, prawda, w wypracowaniach, więc mogą sobie szukać synonimów w otoczeniu i możemy im zaproponować, kto tego po prostu więcej wymyśli, więc może to być jak najbardziej takie rozwojowe. Czy moje ostatnie doświadczenie z Ebenezerem Scrooge'em? Wiem, że jest to praca, którą bardzo często nauczyciele poloniści zadają, ale wydaje mi się, że zawsze jest bardzo ciekawa i dla uczniów jest to ciekawe doświadczenie, to znaczy na przykład przygotuj się do roli jakiejś tam w sądzie, tak? No, sąd nad Ebenezerem Scrooge'em, często wykorzystywane, a jednak dla dzieci zawsze po prostu coś bardzo, bardzo atrakcyjnego i wcale nie musi to być pisemne, chociaż oczywiście dzieci często, zauważyłam, że to jest bardzo często taką ich potrzebą, żeby coś sobie tam przygotować na kartce, ale to jest jak najbardziej okej, jeśli ktoś chce z tego korzystać. Myślę, że z dużym zwróceniem uwagi na to, żeby po prostu z tej kartki nie odczytywać, tylko żeby po prostu mieć ją jako takie wsparcie. Więc tych prac domowych ustnych naprawdę może być sporo i one rzeczywiście mogą być bardzo rozwojowe, nie muszą być koniecznie właśnie w takiej formie pisemnej. Dziękuję Ci, Agnieszko. Pojawiają się kolejne pomysły na czacie. Bardzo dziękuję. Tak, na czacie jest kopalnia, tam widziałam bardzo podobne podejście do mnie, czyli zadawanie doświadczeń, obserwacji przyrodniczych do domu. Dla mnie to jest w zasadzie jedyna tak naprawdę praca domowa, jaką zadaję, to są doświadczenia albo projekty, które dzieją się równolegle na lekcjach i dodatkowo uczniowie wykonują jakąś pracę doświadczalną w domu, która ten projekt, który jest na lekcji, uzupełnia. Także to są takie bardzo ciekawe rzeczy, bo one jednocześnie kształtują wiele kompetencji, tak jak mamy tu na slajdzie, bo i możemy mieć wgląd w umiejętności ucznia i to, w jaki sposób w ogóle wyszukuje informacje, jak planuje doświadczenie, ale też czy umie wykorzystać wiedzę przedmiotową.
Dziękuję. Z pewnością to jest ważna też specyfika przedmiotu i na przykład z matematyki, oprócz takiej pracy, o której może powiem w dalszej części, to takimi dodatkowymi pracami, które proponuję swoim uczniom, mając na uwadze właśnie to pytanie nauczycielskie, po co ta praca jest uczniowi, to na przykład zastosowanie matematyki w praktyce, w przyrodzie, tak żeby odbić troszeczkę tę praktykę, a po co mi te logarytmy? No właśnie to, drogi uczniu, uświadom je, poszukaj, właśnie wykorzystaj różne źródła, żeby mnie i pozostałych uczniów uświadomić, po co mi ta matematyka. Inną też taką pracą, którą moi uczniowie lubią, to jest zestawy zadań, w kontekście również egzaminów. Zestawy zadań, gdzie to są, nie ma dużo zadań, powiedzmy 10, ale jest to, mogą decydować, kiedy rozwiązują. Czyli jest to tak zwana praca długoterminowa, tak to określamy. Natomiast dla uczniów to jest dobry materiał do powtórzenia, utrwalenia, ale też powiązania wiedzy, łączenia ćwiczeń przemieszanych w kontekście też tutaj przywoływania tej wiedzy. Ja tutaj widzę na czacie, że pojawiają się podobne długoterminowe projekty, na przykład z chemii, samodzielne. Ja bym chciała podbić ten głos, który był wcześniej na czacie i też ten pojawiał się w waszych wypowiedziach, czyli praca domowa do wyboru. Jeśli macie gotowość rozwinąć ten wątek, co to znaczy praca domowa do wyboru? Czyli mam wybór, że ją robię czy nie robię, czy może to jest jeszcze wybór z innych poziomów? Jeśli zadajecie taką pracę domową, to chętnie. I jeszcze, Kasiu, twoje prace domowe, ale może chwileczkę jeszcze przy tym wyborze bądźmy, jeśli możemy. Chcę połączyć te wątki. To bardzo cię proszę, połącz te wątki. Jak najbardziej. To znaczy tak, oczywiście wybór na różnych poziomach. Tak, zdarza mi się wybór na zasadzie tak albo nie. Na przykład przykładowo teraz w mojej klasie zaproponowałam właśnie nagrywanie kolejnych wypowiedzi ustnych. Dałam im do wyboru mnóstwo tematów i to jest na zasadzie, że jeśli chcecie jeszcze popracować, to czekam i jeszcze mają wybór, prawda, z tej puli. To może być wybór na poziomie, bo ja też jestem w ogóle wielką fanką pracy metodą projektu, jak najbardziej. Zresztą język to już kompetencja. I tak naprawdę oczywiście chodzi o to właśnie zastosowanie wiedzy, więc zastosowanie tego w praktyce, czyli głównie komunikacja i projekty też są do tego stworzone, ale nawiązując do wyboru, no w obrębie samego projektu, nie wiem, przykładowo, jeżeli uczniowie, na przykład kiedyś robiliśmy takie zadanie w międzynarodowym projekcie, też gdzie mieli, to była praca związana ze słownictwem, związanym z filmami. Mieli trzy krótkie filmy do wyboru właśnie i też później mogli sobie wybrać, bo tam chodziło o to, żeby napisali swoje wrażenia, czy im się ten film podobał, dlaczego nie, i też mieli różne możliwości zrobienia tego. Mogli nagrać głosówkę, mogli to zrobić w jakiejś formie graficznej. Także te wybory są naprawdę bardzo, bardzo częste u mnie również. Marzenno, ty też zaczęłaś. Tak, ja się zgłosiłam tutaj, odciszyłam już. Jeżeli chodzi o wybór, to chcę mieć ten wybór i powiedzieć. To znaczy tak, na pewno pracując z ocenianiem kształtującym, gdzie pracujemy podczas lekcji kryterialnie, określamy kryteria, określamy również zadania, które będą ćwiczyły daną umiejętność, dane kryterium. Uczniowie, też to jest właśnie proces wychowawczy. Uczniowie przyzwyczajają do tego swoich uczniów i oni później z tego korzystają. Czyli podczas zajęć prowadzą własne też notatki, ale również zaznaczają sobie, które kryterium uważają, że dobrze opanowali, a które chcą jeszcze przećwiczyć. I praca domowa to jest określenie, że rozwiąż minimum tyle i tyle przykładów, natomiast sami decydują, czy to będzie z danego kryterium, czy to będzie ze wszystkich kryteriów. Oczywiście zawsze określamy tylko to minimum, tyle ile potrzebują, tyle ćwiczą. To, co podkreślają uczniowie, to doceniają właściwie taką formę przygotowania się, że nie tracą czasu na rozwiązywanie zadań, które potrafią, a faktycznie rozwijają umiejętności. I znowu ta efektywność, poczucie sprawczości spowoduje to, że widzą, że opłaca im się dokonywać tych świadomych wyborów. Ja bardzo też podbijam to, co powiedziałaś, Marzenko, bo te świadome wybory są niezwykle ważne. Myślę, że to tutaj to ocenianie kształtujące jest dla nas kluczowe.
Natomiast ja myślę, że to też praca domowa do wyboru, to jest, wiecie, to jest po prostu coś, co często budzi kontrowersje. Bo praca domowa do wyboru to nie znaczy, że możesz to zrobić albo nie. Możesz zrobić 5 przykładów albo 55, tak? Więc ty zadecyduj. To jest troszeczkę tak, że to my mamy świadomość tego, co my chcemy osiągnąć tym zadaniem. I znowu, dla mnie tak naprawdę budowanie tych prac domowych do wyboru zawsze stanowi spore wyzwanie. Ponieważ rzeczywiście zadania, które prowadzą do osiągnięcia tego celu, który jest zamierzony, to znaczy chce wzmocnić umiejętność jakąś konkretną, rzeczywiście tak jest, że niektórzy uczniowie preferują na przykład pisanie rozprawek, a niektórzy pisanie opowiadań. Natomiast oni muszą mieć świadomość tego, co się wiąże z tym, że co musi być w rozprawce, co musi być w opowiadaniu. Trudnością dla nauczyciela jest to, żeby ułożyć zadanie o podobnej skali trudności, ale prowadzące inną drogą. W związku z tym jest to coś, co też od nas, jako od nauczycieli, wymaga takiej kompetencji, świadomości tego, co chce tą pracą domową osiągnąć. Jak najbardziej. To nie może być po prostu wybór dla ucznia w stylu możesz, nie wiem, możesz kopać rów, a możesz tego nie robić. Wybór zależy od ciebie, tak? To jest po prostu tego typu zadanie. Możesz to zrobić tak, wybór, możesz to zrobić w ten sposób, a możesz to zrobić inaczej. Ilość ćwiczeń, które ci pomogą to zrobić, rzeczywiście może zależeć od ciebie. Natomiast ty wybierasz, jaka droga będzie dla ciebie łatwiejsza. I dlatego naprawdę nie jest to wcale takie łatwe, jakby się mogło wydawać tutaj pozornie, że możemy dać trzy. Po prostu w podręczniku jest zadanie trzecie, czwarte i piąte i proszę sobie wybrać. To w ogóle nie o to chodzi, tak? Tutaj chodzi o to, żeby świadomie zbudować zadanie, które będzie prowadziło do opanowania tej samej umiejętności, o podobnej skali trudności, ale o innej drodze. Więc naprawdę nie jest to rzecz łatwa, ale naprawdę bardzo potrzebna, bo uczniowie bardzo lubią, bardzo doceniają zawsze ten wybór. I jak ja zbieram też takie informacje zwrotne gdzieś dotyczące tego, co im pomaga się uczyć, to bardzo podkreślają, to nie dotyczy tylko prac domowych, ale to dotyczy też zadań na lekcji, że bardzo mocno sobie właśnie cenią tę kwestię związaną z wyborem. Wydaje mi się, że Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za ten głos, że wyjaśniłaś, na czym ten wybór polega szeroko. To łączy się w mojej głowie z motywacją. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jakiś czas temu wspólnie z Marzenną, która tutaj jest, dyskutowałyśmy o trudnym temacie, jakim jest motywacja, uczniowska motywacja. I tam bazowałyśmy na trzech potrzebach psychologicznych, i jedną z tych potrzeb jest autonomia, czyli możliwość wyboru. I to jest teoria samostanowienia D.G. Ryana, opisana bardzo dobrze i praktycznie przez Susan Fowler. Jeśli Oli Nagot, która nas wspiera, uda się odkopać to webinarium o motywacji, to wrzuci link na czat. Jeśli nie, to ja wyślę chętnie mailem. To, o czym chciałam powiedzieć, o tym, że właśnie możliwość dokonywania wyboru wpływa na optymalną motywację do nauki danego przedmiotu, a ty, Agnieszko, opowiadałaś o tym, jak stworzyć przestrzeń do tej optymalnej motywacji. I kolejny aspekt, na który chciałam zwrócić uwagę, że właśnie to nauczyciel, nauczycielka jest tym, który tworzy ramy do wyboru, że to nie jest wybór. Ja, uczennica, teraz sobie pomyślę, jak będę chciała się uczyć, być uczona przedmiotu, tylko jednak oddaje się w ręce ekspertki, eksperta, czyli nauczyciela, nauczycielki, i ta rama do wyboru tam jest tworzona. Więc to jest ten głos, który tutaj bardzo wzmacniam. W ogóle zachęcam do przyjrzenia się tym trzem potrzebom psychologicznym. I prace domowe, wbrew pozorom, mogą bardzo dobrze spełniać tą zasadę i poczucie autonomii. Czas nam biegnie. Mam wrażenie, że przyspieszył, ale dobrze. Zbliżamy się do ostatniej części naszego webinarium. Mam nadzieję, że będzie najbardziej praktyczne. To znaczy, moje ekspertki opowiedzą o przykładach, o swoich dobrych praktykach. Już trochę było, wszystkie te wątki podparte są przykładami. Chciałabym, żebyście poopowiadały o tych pracach domowych, o których chcecie dzisiaj opowiedzieć. Krótko podając przykłady, jak to oddziałuje na uczniów, jak się do tego przygotowujecie i jakie są efekty. Bardzo, bardzo proszę. Która pierwsza z Was ma ochotę zacząć? Zapraszam.
Ponieważ już tutaj wspominałam o tym wyborze, więc tak jeszcze kontynuując ten wątek, to co powiedziałam, że dając taką możliwość, taki wybór, który jest w oparciu o, tak jak tutaj Kasiu pięknie podkreśliłaś, o pewne kryteria, że to ja określam, tak, te ramy, chociażby określając, czy też współokreślając je z uczniami podczas zajęć, gdzie też motywacja do ich uważności jest też jest ważna, ponieważ w ten sposób wiedzą, że jeżeli chcą maksymalnie skorzystać, to będą po prostu musieli odnieść się również do tego, co się zadziało na lekcji. Więc ten rozwój to jest po prostu, ten wybór wiąże się z ich rozwojem, a mogą to na przykład, sprawdzamy to poprzez, i tutaj też się pojawi na czacie, krótkie zadanie na następnych zajęciach, tak żeby mogli zobaczyć, czy faktycznie te umiejętności nabyli, bo praca domowa z matematyki ma służyć rozwijaniu, pogłębianiu, przypomnieniu i też to, co zdaje się Kasia mówiła o śladzie pamięciowym, że jednak zapominamy pewne kwestie, tym bardziej po, powiedzmy, w szkole średniej, po kilku godzinach wracamy, możemy nie pamiętać, więc to też służy nawet przypomnieniu tego, co było na zajęciach. Czyli z jednej strony ta praca, mój wybór, mój rozwój, a z drugiej strony też chciałabym powiedzieć, że to jest właśnie, cały czas przyświeca to, po co jest ta praca domowa. I tutaj Agnieszka mówiła o języku polskim, mimo tego, że wydawać by się mogło, że matematyka i język polski to tak naprawdę możemy znaleźć mało takich uwspólnień, a jednak, a mianowicie uczniowie przygotowując się, rozwiązując zadania, mogą też rozwiązać je różnymi strategiami. Zresztą zachęcamy do tego, żeby to było lepiej jedno zadanie rozwiązane na 10 sposobów niż 10 zadań na jeden sposób. Wobec tego, żeby pomóc zindywidualizować, spersonalizować właściwie tę pomoc uczniowi w opanowaniu jego strategii, żeby ona była strategią poprawną, to tutaj właśnie przydają się takie prace domowe, gdzie rozwiązane zadanie, powiedzmy już maturalne, na poziomie na przykład maturalnym, i później informacja zwrotna. Czyli uczeń oddaje takie zadanie, ja wtedy mogę po prostu też indywidualnie doprecyzować, co należy wzmocnić w tej strategii, albo czego uniknąć, żeby ona była poprawna. Więc dwa takie rodzaje pracy domowej, w zależności od sytuacji, czego potrzebują w danym momencie, czego potrzebują moi uczniowie. Dziękuję. A ja bym chciała powiedzieć o pracy domowej, która w żaden sposób nie będzie tutaj innowacyjna, natomiast obiecywałam, że troszkę powiem też o tym, dlaczego ja absolutnie nie odżegnuję się od tego, żeby rodzice pomagali dzieciom. Przede wszystkim wiąże się to z tym, że prace domowe, które proponuję uczniom, nie są zadawane na tak zwany stopień, tak? Czyli na tak zwaną ocenę wyrażoną stopniem, cyferką. Ja po prostu do prac domowych, które są na przykład dłuższą formą wypowiedzi, rozprawką. Uczniowie teraz na przykład mają wyzwanie w postaci tego, żeby napisać pracę właśnie dłuższą rozprawkę. Dostają kryteria. Piszą ją sobie w domu na spokojnie, według tych kryteriów mogą sprawdzić, czyli każde jedno kryterium dotyczące tego, co powinno być w pierwszym akapicie, co w drugim, co w trzecim i tak dalej, mogą sobie sprawdzić, mogą dokonać samooceny. Być może, jeśli mają jakąś trudność, mogą nawet poszukać jakiejś inspiracji, natomiast oczywiście praca później nie jest oceniana stopniem, natomiast ja im daję informację zwrotną. Informację zwrotną, w której odnoszę się do każdego z tych kryteriów, omawiam, na ile im się udało te kryteria zrealizować, te kryteria spełnić. I wówczas okazuje się bardzo często, że uczniowie po prostu naprawdę doceniają to, że mogą pracować w taki sposób spokojny, to nie będzie dla nich właśnie w żaden sposób takim wyzwaniem, że chodzi o to, żeby napisać na jak najlepszy stopień. Natomiast uczą się świadomie, spokojnie, uczą się.
Zdarza się oczywiście tak, że uczeń na przykład, bo praca domowa, która jest wykonywana na informację zwrotną, zdarza się, że na przykład uczeń mówi, no to jak to nie jest na stopień, to ja mogę to zrobić słabiej albo mogę w ogóle nie zrobić. No i bardzo szybko okazuje się, że jednak wartością jest to, że ci, którzy poćwiczyli, ci, którzy zrobili, ci, którzy dostali ode mnie informację zwrotną, taką, która im pomaga się uczyć, po prostu odnoszą najzwyczajniej w świecie korzyść. Ponieważ ja wtedy, kiedy piszemy już prace kolejne, rozprawki, piszemy je najczęściej w klasie, pozwalam dzieciakom, żeby te wszystkie informacje zwrotne, które wcześniej dostałam, czasami jest to jedno podejście do rozprawki, czasami są to dwa podejścia do rozprawki, więc czasami jest to informacja zwrotna jedna, czasami dwie, ale żeby sobie po prostu te informacje zwrotne mieli wtedy, kiedy piszą już coś, co jest takim wyzwaniem na ocenę. Oczywiście tutaj czas jest chyba sponsorem tego webinarium, to znaczy mówiliśmy już wiele razy, że czas jest rzeczą, która nam utrudnia, zarówno jeśli chodzi o pracę ucznia, jak i pracę nauczyciela, więc to bardzo często właśnie czas powoduje, że niektóre dzieciaki piszą jedną rozprawkę, a inne dwie, i też ja muszę tutaj świadomie gospodarować czasem, bo jak wiemy, oczywiście nie jest tak, żebyśmy uczyli tylko jedną klasę, tylko najczęściej są to 3-4 klasy, jeśli mówię tutaj o nauczycielach języka polskiego, więc nie zawsze da się napisać tyle informacji zwrotnych, ile się chce. Natomiast taka praca domowa, w której dziecko po prostu rzeczywiście dostaje realną informację zwrotną bez stopnia, bardzo często okazuje się, że po prostu rzeczywiście podnosi ich kompetencje. I dzieci szybko widzą, bo to się zdarza, że na przykład ktoś nie przeniósł tej pracy domowej, nie dostał tej informacji zwrotnej i mówi, no ale ja nie mam takiego czegoś. Mówi, nie masz, bo nie przyniosłeś. I szybko dzieci się uczą, że po prostu też wtedy, kiedy jest kolejna praca, kiedy wiedzą, że ja będę im zadawała, że ja będę im dawała informację zwrotną, to po prostu bardzo się wtedy rzetelnie do tego przygotowują. Więc to jest też taki sposób, który wiem, że jest czasochłonny, wiem, że jest dla nauczyciela pewnym wyzwaniem, ale ja na pewno z tego nie zrezygnuję, robię tak już od wielu lat i wiem, że to jest naprawdę bardzo dla uczniów wspierające. I wtedy się naprawdę często zdarza, że uczeń mówi: A to może, proszę pani, napiszmy taką pracę w domu. To naprawdę się dzieje. To naprawdę się dzieje. Dziękuję Ci, Agnieszko. Widziałam Magdę kiwającą głową, więc Magdo, ja od razu też do Ciebie przejdę, bo wiem, że u Ciebie jest też trochę inaczej z tymi pracami domowymi, szczególnie w szkole podstawowej. Dokładnie. Pojawia się tutaj na czacie taki komentarz, że często zalecane jest, żeby w ogóle z przygotów przyrodniczych praktycznie pracy domowej nie było. No i przyznaję, że u nas w szkole też tak jest, że z przedmiotów nieegzaminacyjnych w zasadzie prawie nie zadajemy. Moja praca domowa to jest raz w semestrze, raz w półroczu w klasie. I one zawsze, te prace moje domowe, mają jeden z dwóch celów. Albo służą obserwacji przyrody i takiej uwrażliwieniu uczniów na przyrodę, albo służą temu, żeby uczeń uczył się przez dociekanie w trakcie jakiegoś projektu badawczego. I tu na czacie też czytałam, że inni postępują podobnie jak ja, czyli są jakieś obserwacje drzew i liści, czy kwiatów, zwierząt wokół, w najbliższym otoczeniu. Moja ulubiona praca domowa to jest spacer z telefonem, z aplikacją BirdNet i trzeba nagrać na przykład 15 głosów ptaków wiosną. I proszę uczniów, żeby sobie cyknęli również fotkę tam, gdzie byli, żebym wiedziała, że na przykład nie usiedli przy YouTubie i nie nagrali tych głosów ptaków później. Ale BirdNet ma też taką sprytną funkcję, że lokalizuje, gdzie było dane nagranie, więc można zobaczyć, czy rzeczywiście uczeń musiał wyjść z domu i te ptaki trochę ponagrywać. I to jest moja ulubiona praca domowa, taka z obserwacji przyrodniczych, a znowuż u mnie, jeżeli jest projekt, to odbywa się to w ten sposób, że na lekcji uczniowie piszą albo w grupach, albo indywidualnie wszystko to, co może się na lekcji wydarzyć, to znaczy problemy badawcze, hipotezy, to dlaczego tak sądzą, że tak się wydarzy, planują całe doświadczenie, a samo doświadczenie, jeżeli jest to hodowla roślinna, wykonują już w domu. I tak w takim procesie trwamy, na przykład tydzień, 2 tygodnie.
I jeżeli jakiś biolog teraz sobie myśli, o matko, tak, ta dziewczyna się wyrabia z podstawą programową, to ja powiem, no nie wyrabiam się, no trudno, no. I coś się tam przyspieszy, ale takie doświadczenie badawcze z uczniami, później taki projekt, który się ciągnął i był w zasadzie taki zintegrowany, bardzo na długo z nimi to zostaje i chyba to najbardziej pamiętają później z całej edukacji, którą im daję. Ja chciałam tylko dopytać, czy ta aplikacja rozpoznaje ptaki po głosie? Tak. Można sobie zainstalować BirdNet, polecam. Jest dosyć dokładna, tyle że trzeba zadbać, żeby nie było obcych źródeł hałasu. Tak, od razu sobie wyobraziłam próbę nagrania gdzieś w pobliżu głośnej ulicy, chociaż tam też może być problem z ptakami. Dziękuję Ci, Magda, bardzo. Widzę uśmiechniętą Marzennę, więc przeskakuję Marzenną do Ciebie, o twoje ulubione zadanie, chociaż nie, ty już opowiadałaś o swoim ulubionym zadaniu. Właśnie. Ja tutaj się tak skoncentrowałam na tym, żeby nikogo nie pominąć, że już jestem znowu przy Marzennie. Pamiętam o tym świadomym wyborze. Kasiu, to w takim razie twoje ulubione zadanie też jest z telefonem? O matko, to jest takie trudne pytanie. A w ogóle ja mam milion oczywiście myśli w głowie do tego, co powiedziały dziewczyny wcześniej. Ja tylko chciałam powiedzieć, że kurczę, ja bym taki projekt chciała zrobić z tą aplikacją Magda, że chyba w ogóle też sama zrobię, pomyślę, jak to na angielski zaadaptować. Świetne. A jeszcze mi się tak strasznie podobał ten pomysł Marzanny na te logarytmy, jak to użyć w praktyce. Boże, jakie to jest ważne po prostu. To uśmiecham, buzia mi się tak cieszy, jak słyszę. Kurde, no ja to mam problem z tym moim ulubionym zadaniem, bo ich jest bardzo dużo. Jak się zastanawiałam nad tym poleceniem jakby od ciebie, no właśnie, to tak tam mamy parę zdjęć i ja postaram się powiedzieć o trzech przykładach, tak jakby troszeczkę z różnych obszarów, tak jakby, bo język naprawdę daje całe mnóstwo różnych możliwości. Te prace domowe mogą być krótsze, dłuższe i tak dalej. Niemniej jednak zacznę od pracy projektowej, jednej, którą wykonywali moi uczniowie. To była praca, która polegała na tym, że uczniowie w pierwszej części jakby zdobywali wiedzę na temat różnych strategii, możliwości uczenia się, a później generalnie ich zadanie polegało na tym, żeby sobie to przetestować w praktyce. Więc dostali ode mnie konkretne linki, oczywiście po angielsku, które musieli tam sobie przeczytać. Następnie właśnie prosiłam o zrobienie jakiejś notatki z tego. Tutaj widzimy taki przykład notatki, gdzie uczennica w postaci takiej mapy myśli, takie cztery różne pomysły. Aha, oni sobie jeszcze mogli wybrać, bo tam było ich więcej. Oni sobie wybrali te, które były dla nich najciekawsze. No i tutaj mamy na przykład uczeń w roli nauczyciela, taka metoda. Tu jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ tutaj mamy spacing out, czyli właśnie ten element tego przywoływania z pamięci, czyli tej powtórki takiej interwałowej, tak? Czyli że po prostu uczy się czegoś tam, planując sobie krótsze sesje, na przykład w skali danego tygodnia. I po tej notatce mieli sobie popatrzeć na swój plan lekcji i to już chyba będzie, Kasiu, tam następny ten właśnie. I mieli sobie w takiej tabelce w skali tygodnia zaplanować, które z tych technik, które wybrali, będą sobie testować. I ostatnim elementem tego projektu, on zresztą trwał, pamiętam, około 1,5 tygodnia. I na koniec tego projektu nagrywali mi wypowiedź ustną, gdzie robili takie podsumowanie, tak? Co im wyszło, która z tych metod faktycznie zadziałała, która nie. I to jest taki jeden z projektów, do którego zresztą oni często później nawiązywali w samoocenach, które też dokonują co miesiąc, że to był bardzo fajny projekt, dlatego że połączył właśnie pracę językową z czymś bardzo praktycznym, coś, co później im się też przydało w innych przedmiotach. Także tak, uważam, że ten projekt był bardzo udany. Tutaj, żeby było śmiesznie, to Czy jest inny. ten Tak. TikTok odnosi się do tego z Nie, modą nie, 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 zadania? nie, w ogóle nie, w ogóle nie. Poczekaj jeszcze, wiesz co, tutaj na tym wcześniejszym, o właśnie, to ostatnie zdjęcie z tą koszulką, gdzie mamy tam sustainable fashion i to kolejne zdjęcie z TikTokiem, to jest inny projekt, to był projekt, który robiliśmy na koniec tamtego roku, taki z obszaru ekologicznego i to jest fragment, bo tam nie będę opowiadała, to był bardzo długi zresztą projekt. Tutaj akurat uczniowie dostali ode mnie kilka artykułów na temat właśnie fast fashion i mieli sobie w ramach właśnie takiego podsumowania, zrozumienia, zrobić też notatkę, tak, na temat tego fast fashion. Natomiast na ostatnim tym zdjęciu, gdzie jest ten chłopiec z TikToka, to my żeśmy robili w ogóle ten projekt metodą design thinking i na pewnym etapie oni po prostu wymyślali te prototypy rozwiązań i jednym z rozwiązań jakby szerzenia wiedzy na temat fast fashion wśród innych nastolatków było wyjście na ulicę i przeprowadzanie takich wywiadów. I właśnie to ostatnie zdjęcie, nie tu, jeszcze to następne, o tutaj,
Widzimy właśnie, jak chłopiec z mojej klasy rozmawia z jakimś przypadkowo spotkanym innym uczniem. I oni tutaj zrobili, wiecie, na zasadzie takiej, pokazywali nazwy marek i pytali na początku, czy wiesz, które z tych marek są właśnie takie ekologiczne, tak? Że wytwarzają te ubrania właśnie w sposób ekologiczny. Na zasadzie takich ciekawostek właśnie. I ten profil, zobaczcie, Kielecki Bangladesz nadal tam jest. Jak ktoś ma TikTok, to zachęcam, żeby sobie tam wejść, bo tam jest cała seria tych właśnie różnych wywiadów. Także bardzo fajny też projekt. Z takich innych obszarów, jeśli chodzi o prace domowe, bo tak może tak wygląda na to, że ja tylko tak szaleję tymi projektami i tak dalej, chociaż osobiście uważam, że to jest niezwykle skuteczna metoda pracy, ale na przykład też jest potrzeba czasem, nie wiem, czy nauczyć się, wiadomo, kawałka jakiejś nowej gramatyki i tak dalej. To bardzo często stosuję tutaj metody klasy odwróconej właśnie w ramach pracy domowej, czyli też wysyłam jakieś, czy to screeny, po prostu treści takich gramatycznych, czy jakieś linki. Na przykład jest fantastyczny taki na YouTubie w tej chwili kanał, nazywa się to Rokio English, gdzie pan w bardzo fajny sposób tłumaczy gramatykę. Oni oglądają te filmiki, dostają ode mnie jakieś pytania, na które muszą sobie znaleźć odpowiedzi w trakcie oglądania takiego materiału, czy czytania tych zapisek. Później wracają na lekcję i mamy jakby punkt wyjściowy. Ja później sprawdzam, czy to zrozumieli, na ile i tak dalej, pracujemy dalej. Przykładowo też na przykład bardzo lubię wykorzystywać teksty. Zatrzymam Cię, Kasiu. Dobrze, za długo. Ja wiem, że każda z Was jeszcze może dużo O, przykładów. okay. Dziękuję Ci bardzo za te, które są takie mniej szablonowe, mam nadzieję, że inspirujące dla Państwa. Myślę, że TikTok jest narzędziem, którym może przemówić głosem, szczególnie starszych uczniów, pamiętając, że tam jest ograniczenie wieku. Ja jak za Karolem Jechimkiem, jak mantrę powtarzam, 13 lat to jest dostęp do TikToka i dopiero wtedy jest to legalne użytkowanie. Jest prośba o ten kanał na YouTubie, Kasiu, do Ciebie. Bardzo proszę, żebyś na czas odpisała, a ja mam do Państwa prośbę, propozycję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby podzielić się swoim przykładem pracy domowej, może właśnie, której tutaj jeszcze dzisiaj nie było, coś, co się super sprawdza, gdzie jest świetna odpowiedź uczniów i uczennic, gdzie były ciekawe efekty, a może jakaś praca domowa, która sprawiła wszystkim duże trudności i trzeba było ją przemodelować. O takim doświadczeniu też chętnie poczytam. Jeśli Państwo mają ochotę współtworzyć z nami bank wspierających, rozwojowych, interesujących, zgodnych z tymi wytycznymi prac domowych, które będą dobrym doświadczeniem edukacyjnym dla uczniów i uczennic, to serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną, czyli odpornaszkoła.co.org.pl. Wszystkie zebrane materiały będą potem udostępnione. Jeśli Państwo mają ochotę się podzielić, łącznie z tymi propozycjami, które dzisiaj padły, ja chętnie razem z imieniem i nazwiskiem, jeśli Państwo sobie tego życzą, przedmiotem, nazwą szkoły, opublikuję jako zebrany materiał i roześlę potem chętnie do Państwa. Jeśli tych odpowiedzi, oczywiście, jeśli one do mnie trafią. Jeśli nie trafią, to trudno, w takim razie nie będziemy mieć tego banku, ale zachęcam do podzielenia się, bo w grupie jesteśmy siłą i rzeczywiście możemy takie doświadczenia zbierać. Tak jak powiedziałam, że jesteśmy w ostatniej części naszego webinarium, zapraszam Państwa serdecznie. Zanim ostatnie pytanie do moich uczestniczek, moich dzisiejszych ekspertek, bardzo proszę o zmierzenie się z Menti. Tam są dwa pytania dotyczące prac domowych, to znaczy Państwa stosunku do prac domowych, tam są stwierdzenia oraz takiej wersji, jak wyglądałby świat idealny w kontekście prac domowych. Tam jest pole do wpisania odpowiedzi. Bardzo jestem ciekawa, czy Państwo mają ochotę się ze mną podzielić tą wiedzą. Ja z przyjemnością posłucham, poczytam sobie te odpowiedzi później po webinarium. Zachęcam do tego działania. To są dwa slajdy, dwa pytania. I to jest ten czas. A teraz, drogie panie, do was ostatnie pytanie. Tak jak powiedziałam na początku, pogdybamy sobie. Wiem, że to gdybanie będzie się odbywało też przez wasze różne doświadczenia w tym temacie, a propos współpracy i koordynowania. Jeśli wydarzy się tak, że prace domowe zostaną ograniczone systemowo, na poziomie szkoły podstawowej, bo na razie jest o tym głos. Tu też był głos, jak to wpływa brak pracy domowej w podstawówce na pracę w szkole ponadpodstawowej. Czyli jeśli się pojawi taka sytuacja, że będzie systemowe ograniczenie w zadawaniu prac domowych, to jak tym zarządzić? Czyli trochę pytam Was o współpracę, żeby dało się w ogóle funkcjonować. Czy może, okej, nie ma prac domowych,
też sobie damy radę. Otwieram to pytanie jako podsumowujące nasze dzisiejsze doświadczenie. Jak to będzie, jeśli tak będzie? Nie wiemy, czy będzie. Daję Wam głos. Nie wiem, czy będzie, czy, natomiast tutaj po prostu tak, aż wyrazić słowem tego nie potrafię, przepraszam, ale po prostu niezależnie od tego, co się zadzieje, to ja myślę, że ostatnio nasza rzeczywistość jest taka, że my, nauczyciele, też jesteśmy uważnymi obserwatorami, ekspertami i też podejmując autonomiczne decyzje, to o czym Kasiu wspomniałaś na samym początku, też obserwujemy, że w ostatnim czasie, to jest moje doświadczenie, że tych prac domowych mamy mniej w polskiej szkole. To jest takie moje doświadczenie i tak jak rozmawiam też w różnych grupach nauczycielskich, ale też i rodzicielskich, że wzrasta. To, co jest niezwykle cenne, to wzrasta świadomość właśnie tej pracy domowej. Po co my zadajemy tę pracę domową? Miałam też to szczęście współpracować z różnymi grupami i byłam w takim gronie nauczycielskim, gdzie zrezygnowaliśmy z prac domowych. Nie wiem do końca też, czy to było dobre. Czy to, niemniej jednak widzę konieczność współpracy całego grona przy ograniczaniu, przy przemyśleniu, przy takiej refleksji towarzyszącej właśnie tym pracom domowym, że wydaje mi się, że to powinno być ustalenie na poziomie właśnie rady. Czy tak jak tutaj rozmawialiśmy o tym, ograniczenie prac domowych, z których przedmiotów ograniczamy te prace domowe, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu, czyli bardzo szeroka, powiedziałabym, dyskusja na temat roli pracy domowej, ale jednocześnie ograniczyć, czyli w jaki sposób i kto ma ograniczyć. Dziękuję bardzo. Tak, ja myślę, że tutaj na czacie też się pojawiły takie wypowiedzi, że właśnie to jest ingerencja w autonomię nauczyciela. To jest oczywiście jedna kwestia, z którą po prostu trudno się nie zgodzić. Drugą kwestią jest zapewne to, że prace domowe przy tak obszernej pracy, przy tak obszernej podstawie programowej często wydają się być koniecznością. To jest przy tym założeniu oczywiście, że wiemy, po co zadajemy te prace domowe, że mamy świadomość tego, jakie kompetencje, w czym chcemy, żeby te prace domowe nam pomagały. Ja myślę też troszkę o swoim doświadczeniu, o tym doświadczeniu, że naprawdę już od długiego czasu też bardzo mocno zwracam uwagę na jakość swoich prac domowych, które zadaję uczniom. I od długiego czasu naprawdę też zgadzając się z tym, co powiedziała Marzenka, zadaję tych prac domowych mniej, ale naprawdę ostatnio zaczynam do prac domowych wracać nie dlatego, że to jest mój pomysł, ale właśnie dlatego, że to jest prośba uczniów. Więc myślę, że prace domowe, jeśli autorytarnie ktoś nam od góry chciałby je po prostu odciąć, to myślę, że byłoby to po prostu zwyczajnie ze szkodą dla uczniów. Przy tej podstawie programowej, którą mamy, przy tej szkole, którą mamy, myślę, że wymagałoby to głębokiej zmiany całej struktury szkoły. Wiem, że mówię w tej chwili o rzeczach, na które nie mamy wpływu, ale trochę też czując to, że kiedy ktoś mówi, żebyśmy ograniczali prace domowe, to mam nadzieję, że nie myśli tylko o tym, żeby nam pracę utrudnić. Być może jest jakaś większy pomysł na to. W związku z tym myślę, że to jest naprawdę coś, co no jest możliwe, to naturalnie jest możliwe, tylko to jest w moim poczuciu ze stratą dla uczniów. Ja sobie tu patrzę też na czat, jeśli mogę coś powiedzieć, i widzę, że tutaj są takie właśnie takie puentujące wypowiedzi, jakby idące w dwóch kierunkach. Nie? Jeden kierunek to jest taki właśnie, że bez prac domowych uczniowie się niewiele nauczą i tak dalej, a druga jakby gałąź to jest, że być może to pomoże spojrzeć na efektywność uczenia się na samej lekcji, nie? I na tych metodach nauczania, które stosujemy na lekcji. I myślę sobie, że chyba gdzieś to jest tak naprawdę po środku, bo to, co powiedziała Agnieszka wcześniej, no mając tak olbrzymie podstawy programowe, szczególnie z przedmiotów chociażby nawet właśnie tych ścisłych, prawda, czy tam nawet tych egzaminacyjnych,
No to też ciężko jest tak zupełnie się od tego odciąć, wydaje mi się, nie? Także ja no, gdzieś tam widzę to w jakiejś równowadze, natomiast moje doświadczenia, jakby ja nie mam takich doświadczeń w ogóle, jeśli chodzi o moją szkołę i o kwestię tego dogadywania się z innymi nauczycielami, jakby to mogło wyglądać. No myślę, że trzeba byłoby tą dyskusję rozpocząć, ale wydaje mi się, że to będzie chyba na początku dosyć trudne, więc tak jak mówiła Marzanna, może na poziomie rady pedagogicznej trzeba byłoby pewne rzeczy przedyskutować, może nawet zapisać w jakiś sposób. No i zobaczymy, co dalej. Ja jakby w naszej szkole jesteśmy już po takim doświadczeniu. W ogóle w zasadzie od zawsze byliśmy, bo szkoły nasze i zarówno podstawówka, jak i liceum mają taką filozofię, że ma być nacisk na uczenie się w trakcie lekcji i jak najmniej prac domowych. To rozwiązaliśmy w ten sposób, że nie powiedzieliśmy nie pracy domowej, w sensie nie mamy zakazu pracy domowej w szkole, ale znacząco jej ograniczyliśmy i to odbywa się tak dosyć podobnie u wszystkich nauczycieli, jak ja mówiłam. Czyli uczniowie są raz na semestr, na przykład angażowani w projekt z historii, czasami zdarzy się coś z geografii, ale rzadko to jest coś, co zdarza się co tydzień i uczniowie odrabiają. I nasi uczniowie funkcjonują. W sensie zdają egzamin ósmoklasisty, uczą się później w liceum, są cali, zdrowi, dostają się później na studia i nawet te najlepsze. A nawet w różnych ośrodkach takich zagranicznych, dużych uczelnianych, i dają radę, bo może trochę tej, przez to, że nie mieli pracy domowej, to mieli właściwie więcej odpowiedzialności za naukę sami w domu, że musieli to zrobić. Takie pytanie mam, sama nie wiem. Na pewno taką trudnością, która jest, pojawia się, jak ogranicza się pracę domową, tak jak jest u nas w szkole, jest to, że później, jak słyszymy na rozszerzeniach właśnie w liceum, potrzeba dużo pracy, naprawdę dużo, to dla uczniów bywa to szokiem, ale przyzwyczajają się. No i w liceum jeszcze mamy taką wypracowaną praktykę, wszystkie licea uważam, powinny tak robić. Podstawy odpuszczamy uczniowie, w sensie podstawy, tych, których uczniowie nie zdają na maturze, odpuszczamy, uczymy się tam projektowo. A na rozszerzeniach bardzo mocno pracujemy. Ja słyszę tutaj głosy, że z jednej strony to jest trochę rozpoczęcie myślenia o zmianach systemowych, jak można zarządzić podstawą, żeby rzeczywiście można było pracować na lekcji więcej. Z drugiej strony też czytam te głosy i słyszałam od Was, że to jest o samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności. Ja czuję, że to jest temat, który nie jest do końca rozstrzygalny, to znaczy, tak jak powiedziałyśmy na początku, to jest bardzo o jakości i celowości pracy domowej i takim przemyśleniu tego, co chcemy zadać, na kiedy chcemy zadać i czy moi uczniowie, uczennice wiedzą, po co jest ta praca domowa. I najpierw ja to wiem jako nauczycielka, a potem rozumie i wie to mój uczeń i moja uczennica. I tu są, Państwo prezentują różne stanowiska, różne głosy. Ja tutaj nie chcę być osobą, która rozsądza, bo to nie jest moja rola. Bardziej chciałabym, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie było dyskusją o jakościowych pracach domowych, co nie znaczy, że to są prace domowe ilościowe, często albo bardzo rzadko. Chciałyśmy wspólnie Państwa zainspirować do tego, jakie mogą być prace domowe, jak pracować z uczniami, żeby to były jakościowe doświadczenia. Mam nadzieję, że się nam to udało i to też otworzy Państwu myślenie jeszcze o innych pracach domowych, które mogą się pojawiać właśnie rzadziej, albo może częściej, ale w mniejszych porcjach. Tych wariantów i możliwości na razie jest bardzo dużo. Pogdybałyśmy sobie na koniec, na dzisiejszego spotkania, co będzie, jeśli będzie. Nie wiemy, czy tak będzie, czy to będzie dotyczyło tylko szkoły podstawowej, może to będzie ograniczenie, a nie zakaz prac domowych. Myślę, że to jest trudne, trudne zagadnienie, ale rozpoczynamy je dzisiaj. Zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Były już tutaj pozdrowienia styczniowego wieczoru. Ja trzymam się zasady, że istotne jest, żebyśmy zakończyli o czasie. Dla niektórych województw to są już ferie. Bardzo Państwu dziękuję za bycie z nami na tym dzisiejszym webinarium, dla których osób szczególnie to były ferie. Tak jak Maciej Wojdyna mówi, wielki szacunek, że Państwo chcieli znaleźć czas i być z nami do końca dzisiejszego webinarium.
Zapraszam serdecznie na odporną szkołę, która wraca 13 lutego, więc kolejne województwa będą na feriach. Mam nadzieję, że będzie piękna zima za oknem. Będziemy rozmawiać o konflikcie i przemocy, o bardzo trudnym temacie, który nas w lutym czeka, więc przeskoczymy z jednego trudnego na drugi temat. Bardzo się cieszę, że chcę zatrzymać i zawsze to jest ta trudność, jak mówić jednocześnie i wykonywać funkcję na Zoomie. Bardzo się cieszę, że byłyście tutaj dzisiaj ze mną w tym doświadczeniu, opowiedziałyście o swoich praktykach, doświadczeniu. Mam poczucie, że mogłybyśmy jeszcze drugie 1,5 godziny porozmawiać o tych pracach domowych i temat się nie wyczerpał. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam na kolejne webinaria w cyklu Odporna Szkoła. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy za oglądanie.